Mam dla was niespodziankę. Co? Niespodziankę mam dla was. Co popsułeś? Nie, jeszcze nic. Tylko trzeba zadzwonić do Marasa, jest miejscówka. O! Coś tu jest? Co, na ryby? No. Nie, bo my lubimy pływać skuterami. Dwa wytrzyma. Jak wytrzyma dwa wodowania, to biorę. Wodować go? Cały mokry. Oglądajcie, niedługo wleci odcinek, czy skuter był wodowany. Nara, hejos. Wytrzyma. Odpal mu te sygnały. A tam on się zna. Enduro, nasz skuter. Znaczy jeszcze nie nasz, na razie na Bora. Tam ci odpalę, żeby tutaj zaraz coś nie... Ty, a Rieju poszła, słyszałem. Rieju poszły wczoraj. No, za 2,5 klocka, nie? 2,5 klocka. A sygnały? Niebezpieczny jest ten punkt silnika na czerwono, czyli... Nie jest błąd silnika, to są alarmy podłączone, żeby się chociaż dioda świeciła. Aha. No dawaj, rozkładaj Mavica. A on niech śmignie. To trzymaj. Paliwo jedzie. Tak? Nie? Coś tam. Wodować go? Co on popsuł? Co się stało? Co zgubiły? Jakieś śrubki ci wypadają, Bóg wie skąd. Może z kuferka, bo tam było wrzucone wszystko. Nie, bo to tak jak od przodu by wypadło. A to ja wiem skąd mogło wy... A nie, tu jest. Żadnej takiej luźnej tu nie było raczej. O, tak jakby od przodu wypadło, wiesz? No to dobra, tam z czasem się znajdzie. No to... To ja mówię, 200. Nie ma opcji, za 200 ja go nie puszczę. Dobra, tam jak się... Dobra, to rzucę za oprzycie 500. Jo, za minimum 650. Co? Zgubił śrubki. I co, nie chodzi bez śrubek? A nie wiem, co on to wydziwia. A targuje się, słyszę cały targuje czas. Targuje się. Kurde. Ale ty nieustępliwy. Nie ma takiej opcji w ogóle. Jedziemy na stałe, chodź. Kopimy go? No. Dalej. Nie, bo za dużo chce. Jedziemy, chodź. Chodź, zobaczymy go. Za dużo chcę, bo bym już tam wjechał.
On to jest as. Tu musimy uważać. W razie co? Trzeba będzie się szybko ewakuować. Czemu? Bo ten sąsiad od tego stawku jest taki, no... Trzeba uważać na niego. Więc w razie co szybka ewakuacja. Pod wodę. To co? Wodować go? $150 i woduje. 150. Więcej nie mam. I woduje. 600 i możemy wodować. Za dużo. Jadą. Gdzie? $150 i woduje. Nie ma opcji. 600. 600 minimum. My możemy zaraz tutaj się przepłynąć. To będą wyrzucone pieniądze w wodę, kurde. Dobra, woduję go. Woduję go. 200. Nie, za 200 nie. 200 i woduję. Już wyciągam ten. Kurde, ale ten odcinek długi wyjdzie. Ile? 200 i woduje. Ale się targują. 600. No gdzie jest 600 jak wodowany? Nie ma opcji. To robimy tak, patrz. Ja za niego ogólnie dałem, no coś można liczyć tylko stówki. No i no, tyle chcesz czekaj. Przyciąć? Stówę ten przegląd, stówę tam znowu ubezpieczenie, stówę ile części, obszycie, no to trzeba policzyć wszystko, nie? Ale ja go woduję. To wtedy ja go nie chcę już. No ale to wypłacę. Nie, za 200 nie, za 600 możemy go wodować. To robimy tak. 200 ja go woduję i zostaje u ciebie. 400. A jak go wyciągniemy? No zanurkujesz, podepniesz. Mamy no, hak. Mamy hak, to go wyciągniemy. Nie no, 600 i możecie go wodować. Ale ja ci go zostawię. Niżej nie idę. Dwie paki wypłacam, woduję go. Nie ma opcji. Siano ma to mecz. Kurde no, wypłacę dwie paki, woduję go i zostawiam go u ciebie. Wy sobie tu usiądźcie, macie siedziska. Patrzcie. Szybko myśl, bo czasu nie ma. Nie, no minimum 600, nie możemy go wodować. No gdzie 600, jak ci go zostawię? Ale no to widzisz, taka cena, zawodowanie. Ale to patrz, dzisiejszy. Szybko odkręcić licznik, sprzedaż za 150, to już patrz, już jesteś zarobiony. Ale nie, mi nie chce się tego w to bawić. Ja mówię ci tak, 600 możesz go wodować i zostaje u mnie. I tyle. Oglądajcie, nie. Zobaczycie, czy go woduje. Nie chcę sprzedać. Za duże pieniądze chcę, to chciałem zwodować. Ale to się gawnę ostatni raz. No co tam? Tu by poszedł. Tu uwaga nakryta. Tu, o! Tu jest dobre miejsce. Dobry czas masz, to może teraz śmiało. Podaję 200 i jadę tam. 600. Ile? 500 i lecimy. 200. 200 i jadę. 200. 200 i jadę. Odpuścił. Dwa razy nie mógł.
Odpuścił! Odpuścił! Ale leż! Do ile? 200. 200? 600. 220, dobra. Tu jakieś silniki się palą. Gaśnie na wolnych. No nie, no 200. 200 i zabiorą. Ale te sygnały policyjne są dobre. Ja nie mogę go namówić, wiesz? Nabor, to wiesz co? To ty go zrób. No pewnie. I przyjedziemy za 2 tygodnie. Tomek ci da siano takie, jakie chcesz. A ile chcesz? Ostatecznie? No, 700-800. Jakoś się zmieścimy w tych granicach cenowych. Wydaje mi się, że postaram się to zrobić wszystko jak w najmniejszej kwocie tutaj dla was. Jakoś to ogarniemy, na spokojnie. A sygnały policyjne zostają? Zostawię wam, zostawię. Dobra. No Tomek. Dobry skuter? No, dobry skuter. Słuchaj, ile mamy kilometrów? 90 do chaty. Czyli co, tak jak mówiliśmy. Niech go porobi, niech go porobi i się pojedzie. Ty, a kurde, to policja. Nie żartuj. Dzień dobry panowie. Dobry. Dzień dobry. Wczoraj dać z działu ruchu drogowego w Pruszczu. W sprawie tego skutera. Panowie tu jeździliście, bo dostaliśmy zgłoszenie. Ale jakie skutery? Że tutaj ktoś bez uprawnień jeździ prawdopodobnie. Jest zgłoszenie. Nie, my tu sobie siedzimy. A ten skuter czy jest? A my nie wiemy, my tu przyjechaliśmy, jedziemy do Bydgoszczy, na chwilę stanęliśmy. A jak ktoś tutaj jeździ? Nie. Jest zgłoszenie od pani obok, że jest zakłócanie tutaj spokoju. Cały czas hałasowanie i dostaliśmy zgłoszenie po prostu, nie? U, to na pewno Nie. My tutaj sobie stanęliśmy i mamy przerwę. Aha. Żeby się napić, o... Dobra. To nic wtedy. Dzięki panu. No, proszę szukać. Dobra. Dzięki bardzo. Do widzenia. Dzięki. Do widzenia. Kolejna miejscówka spalona. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.